16 października będę zdawał naprawko, czy egzamin mam na motocykl. Nie na taki, tylko na taki o większej pojemności, bo to jest 80, tak więc no takie na początek może i dobre, ale oczywiście następny mój motocykl to będzie jakieś 600, czy 650 albo 500, zobaczymy, a może 400, ale z większą ilością koni zobaczymy. Tak, co będzie na tym kanale? Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie subskrypcję tutaj na dole gdzieś. Oczywiście mój starter nie działa. Akumulator padł. Śmieszna historia w ogóle z tym akumulatorem, bo myślałem, że jest zepsuty. Oddałem dobry do sklepu, tam gdzie kupowałem ten drugi. Jednak on był dobry, bezpiecznik się spalił. I mam teraz taki malutki, który się zepsuł, jakiś chiński akumulator, znaczy chiński, no jakiś taki, w sumie do motoru pasował. No taki jakiś nijaki i się zepsuł. Ogólnie no mam krzywą kierownicę troszkę, ponieważ mój motocykl się wywalił, ja odskoczyłem i tak to właśnie wszystko wyglądało. Teraz mimo, że wygląda, że to jest prosto wszystko, to jedzie się no niezbyt prosto, bo skręca mi chyba w lewą stronę troszkę. Już ją prostowałem i w sumie nic nie wyszło. Dalej kurczę jest ten, krzywo jedzie. Będą różne filmy odnośnie wygłupów ze znajomymi, wszystkiego innego co z motoryzacją, również jakieś samochodziki, jakieś właśnie motocykle, głównie motocykle w sumie, tak więc...